Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj naszym gościem jest aktor Krzysztof Kierszynowski. Witam Panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, czy po latach hasło ucho od śledzia coś jeszcze u ludzi wzbudza jakieś emocje? U ludzi tak, zdarza się, tak statystycznie to ujmując, matematycznie może raczej, no powiedzmy, 3-4 razy do roku rzeczywiście, że ktoś przy jakiejś okazji, ktoś obcy, no w jakiś sposób nawiązuje do tego filmu. Zawsze co dla mnie miłe, w sposób sympatyczny. A jak Pan wspomina pracę na planie? To był, zdaje się, następny film Juliusza Machulskiego po debiucie. I ponieważ znaliśmy się w szkole, Juliusz studiował reżyserię, ja byłem na wydziale aktorskim, więc ja wiedziałem wcześniej, że będę grał w tym, co on właśnie pisze. I śmieszne było to, że wiedziałem, że będę grał, wiedziałem, co będę grał, mniej więcej, ale nie wiedziałem, co to będzie za film. To miała być niespodzianka, no i rzeczywiście scenariusz dał mi już właściwie na krótko przed rozpoczęciem zdjęć. I co było ciekawe, ja już wcześniej kilka epizodów zagrałem i takich mniejszych ról, mówimy rólek, tak, u różnych reżyserów, więc miałem porównanie. Zaskakujące z Juliuszem, nie dlatego bym mu chciał kadzić, było to, że on był po pierwsze bardzo spokojny, po drugie zachowywał się tak, jakby wszystko wiedział, po trzecie to naprawdę wiedział to, co przynajmniej no, miałem możliwość porównać z tym, co było wcześniej. Wcześniej zdarzało mi się naprawdę totalny bałagan, nikt nic nie wiedział, co się dzieje, no to bywały rzeczy straszne. A tam jakoś wszystko było tak poukładane, mało tego, Juliusz zaoszczędził wtedy bardzo dużą część budżetu. Przy czym to na pewno nie jedna dziesiąta, nie jakiś procent, tylko to w takich kategoriach było, no powiedzmy, 1/3, 1/4, coś takiego to było. I przy czym no niestety nie mogłem być na premierze, nie pamiętam z jakich powodów, no ale nie mogłem. Ale pamiętam w takim nieszczęściem, szczęściem w nieszczęściu, to był pierwszy film puszczony przez po stanie wojennym. 13 grudnia, a premiera odbyła się chyba w lutym albo jakoś tak. No i to był w ogóle pierwszy film, bo w tamtych czasach nie można, teatry, kina były pozamykane, ale właśnie ten film inaugurował dobrą wolę władzy ludowej. Także potem wyszło, a generalnie był bojkot, aktorzy bojkotowali. Tak. Także wyszło na to w sumie po latach, że ja łamałem bojkot. Dowiedziałem się o tym od wielu ludzi wiele razy. No ale co już tłumaczyć to wszystko, co ja... No, po co no nie tylko pan, wielu aktorów tam jednak. No to, tak. No ale jakoś do innych nikt nie miał pretensji. No nie wiem czemu. A ja... No tak jakoś zostało. A czy w czasie pracy na planie mieli panowie świadomość, że to jest praca naprawdę nad czymś takim, nad czymś tak dobrym, nad wielkim filmem? Bo czasami się ma przeczucia, a czasami efekt jest naprawdę zaskakujący, jak już jest zmontowany film.
Czy zupełnie panowie nie spodziewali się tak dobrego filmu, który zrobi taką karierę? To jest... Z filmem po pierwsze, nie wiem jak w teatrze, bo dużo tam nie grałem, a w filmie jednak tych dziesiątki mniejszych, większych epizodów, a nawet kilka ról. Ale z filmem jest tak, że to po prostu nigdy nie wiadomo. Mm-hmm. To do końca nie wiadomo, a wręcz bywa często tak, że bardzo często, że coś mamy świadomość, że powstaje wielkie dzieło, a tu się okazuje, że mało, że nikt nie chce tego oglądać, nikogo to nie interesuje, to jeszcze ci, którzy się na tym znają, no też oceniają to fatalnie. A ja miałem dwa takie przypadki. Jeden to film Wabank, drugi to Cześć Tereska. Kiedy mnie się wydawało w przypadku Wabanku, że robimy jakąś komedijkę. No a że Juliusz człowiek dowcipny, inteligentny, bardzo taki bezpośredni, jak to się mówi, przyjemny w obyciu, no to nie dziwota, że robi komedię. Więc cenne było dla mnie to, że rzecz się dzieje przed wojną, że gram z takimi aktorami, ale nigdy nie powiedziałbym, że ten film się będzie cieszył wyjątkowym uznaniem. Z Cześć Tereska było identycznie. No pomyślałem sobie, mało brakowało, w ogóle bym nie grał, bo wtedy akurat mogłem sobie na to pozwolić. Ponieważ zaraz po przeczytaniu scenariusza rozmawiałem z reżyserem, z Robertem, że coś to chyba nie jest tak, bo to właściwie to nie wiadomo, o co chodzi. No, chyba to po prostu się nie uda. Nie wiem, czy warto, bo nie wiadomo, o co chodzi. Nic, nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze. No i okazało się, że to był bardzo dobry film. Tak samo, przy czym przy Wabanku było ciekawe zagadnienie, dla mnie przynajmniej, bo tam syn reżyserował ojca. No właśnie chciałam zapytać, jak to wyglądało? Jakby pan zdradził tajemnicę. Ja, który wtedy ale znałem Jana Machulskiego ze szkoły filmowej, a grałem w jego maleńkim teatrze, który już nie istnieje, w Teatrze Ochoty, może dwie role w teatrze właśnie tam w Ochocie. No, znałem go trochę i zadziwiające to było naprawdę wyjątkowo ciekawe patrzeć, jak ci dwaj ludzie ze sobą rozmawiali, ale jak Jan Machulski, kiedy wchodził na plan, a był zupełnie innym człowiekiem. To było niesamowite. Czy bardziej uległym wobec reżysera? To nie chodzi o to, że uległy. On z natury był człowiekiem bardzo rozmownym, bardzo takim przyjacielskim. Gdybym nagle nie miał pieniędzy, zresztą tak było nawet raz. Raz, może nawet więcej. Nie było dla niego nigdy problemem, jeżeli miał pieniądze przy sobie. Panie dyrektorze, nie wiem, masz, proszę, oddasz. On był jakiś taki zupełnie, taki właśnie. Natomiast po wyjściu na planu, powiedziałbym nawet, że może czasem sprawiał wrażenie człowieka kompletnie nieskupionego. Wręcz chaotycznego. Tak. Ale kiedy, a parę razy jeździliśmy razem z Warszawy do Łodzi,
niezbyt często, ale kilkakrotnie. I po wejściu do wytwórni zaraz w Łodzi, on jakoś tak, jakby coś się z nim działo, tak stawał się taki rzetelny, spokojny, skupiony. No, taki był potem na planie. Nigdy o to Juliusza nie pytałem, reżysera, tak. Jego syna. Ale wyglądało na to, że oni musieli dużo rozmawiać wcześniej. I w trakcie, bez naszego udziału, i uważam, że ta rola Jana Machulskiego to chyba jego najlepsza rola. Nie ujmując nic tym, którym grał, tym, który grał wcześniej dużo i potem, ale to naprawdę, to był chyba majstersztyk. A proszę powiedzieć, jest jakaś rola, o której pan nie zagrał, a o której pan marzył? A może była blisko w zasięgu ręki, ale ktoś inny ją dostał? Nie, to niekoniecznie. Żebym marzył, to niekoniecznie, ale było tak, że w zasięgu ręki. Tak, to tak było. To się rzadko zdarza. No, mnie się przytrafiło. Miałem grać w filmie bardzo poważnym. Bardzo poważną rolę, to nie w tym rzecz, że główna, ale film opowiadał o człowieku, nie chcę mówić nazwiska, o takim bardzo znanym poecie, który się zabił. To mniej więcej w tamtych czasach, w latach 70. W ogóle nie można tych dwóch okresów przyrównywać dzisiaj, ale jak się nazywał ten film, jaki to był tytuł, nie Karolak tam grał, taki, no, o tym muzyku bluesowym. Przyzamina bluesa. Tak. No więc jeśli to można jakoś porównywać, to tamta postać, tamten film opowiadał o świecie, o poecie, który w tamtych czasach mniej więcej był tym samym dla wielu ludzi, może nie dla wszystkich, tym czym, no jak on się nazywa, ten piosenkarz, który nie żyje? Rydel. No i zmierzyliśmy kostiumy, dostałem scenariusz, nie pamiętam, czy to było dobre, jakie to na mnie robiło wrażenie, w każdym razie to było ważne. I z gazety się dowiedziałem, że to była taka gazeta Ekran. Tak. Umowy nie podpisałem, to fakt. No ale już byłem po przymiarce kostiumów. No więc raz mi się coś takiego przydarzyło. Ale i to było rzeczywiście... To było przykre. Drugi raz w teatrze też dyrektor miał plan. Dyrektor teatru, w którym byłem, i potem już z tego zrezygnowałem, z teatru w ogóle. Dyrektor zapytał kiedyś, pamiętam, przy windzie, taki był nieśmiały bardzo, tak, w ogóle prawie że go nie było, czy ja przypadkiem nie tańczę. Odpowiedziałem, że tańczę słabo, ale jak trzeba, to się nauczę. A czy pan śpiewa, panie Krzysztofie? No śpiewa, to nikt tak nie śpiewa jak ja, a szczerze mówiąc też potrafię się nauczyć. Więc, to świetnie, panie Krzysztofie, to genialnie, niech pan nikomu nie mówi. Absolutnie nie wolno panu nikomu mówić, bo to jest wielka tajemnica. My za pół roku będziemy robili, widział pan taki film, Mechaniczna pomarańcza, to kultowe dzieło. Tak. No i proszę pana, tamten główny, pamięta pan, te włosy pan ma takie długie, to będzie genialne. Niech pan się tak z boku odwróci, jak ta małpa. No tak, genialnie, świetnie. Więc proszę nikomu nie mówić. Po miesiącu czterech nas już było takich. Każdego brał na bok, każdemu coś tam opowiadał. Intrygant rzadkiej natury. No więc to dwa razy tylko takie coś mi się przydarzyło. A polityka, jaki wpływ ma na pana życie polityka? Polityka? No tak, jedni mówią, że szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że normalny człowiek
normalny człowiek, statystyczny obywatel może, nie jest w stanie pojąć, co, dlaczego, jak to, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc, ale ja tutaj właściwie w ogóle się nie powinienem wypowiadać, ja generalnie nie wypowiadam się na takie tematy, bo ja nie jestem absolutnie dobrym tutaj dla kogokolwiek partnerem w jakiejkolwiek sprawie. Przepraszam, że tak mówię. To nie dlatego, że uważam się, że myślę o sobie, że jestem ponad tym bagnem i tak dalej, że z głupkami. Nie, tylko ja żyłem w innym domu niż moi koledzy, niż moje otoczenie. Szczerze powiedziawszy, do 30 roku życia nie czytałem żadnej książki wydanej w Polsce Ludowej z wyjątkiem Popiołu i Diamentu, bo to ojciec kazał mi przeczytać. I Zniewolony umysł. Czytałem głównie klasykę, ale też nie za dużo, dopiero po 30 roku życia. A wychowywany byłem w ten sposób, że uczciwy człowiek nie powinien w socjalizmie, nie ma prawa należeć do żadnej organizacji, więc nie należałem. Mało tego, jeszcze uczciwy człowiek nie powinien w ogóle być aktorem. No tutaj była naprawdę, to był rodzinny dramat, o którym wstyd się przyznać, ja wtedy nie dostrzegałem, jak mój ojciec musiałby się męczyć. Bo z jednej strony płacił za moje studia, był taksówkarzem. I to w takich czasach, gdzie taksówkarz wstawał o godzinie 5, jeździł do 10, bo potem jego zdaniem nie było sensu, a potem na noce. Tak, i kiedyś miał na przykład taki kurs, nie do wiary, to w ogóle się nie chce wierzyć, ale miał kurs z Warszawy do Lublina, z Lublina do Gdańska. I kiedy wracał z Gdańska, pod Gdańskiem jakiś pan go zatrzymał, czy on przypadkiem nie jedzie do Warszawy. No więc go zabrał. I za ten kurs, pamiętam, wtedy pojechaliśmy całą rodziną nad morze, do Ustki. Ale tam nie byliśmy dwa tygodnie, chyba półtora miesiąca, ponad miesiąc w każdym razie. Więc ja nie należałem do żadnej organizacji, nie byłem w ZASP-ie. Nie wiem, czy on się wtedy nazywał ZASP, czy SPATIF, już nie pamiętam. SPATIF się nazywało to wtedy. Tu taka dziwna rzecz. W 90 roku uważałem, że należy się zapisać, no bo jak jestem aktorem, a jest to organizacja, która reprezentuje moje interesy, mało w taki czy inny sposób jest w stanie opiekować się mną na wypadek choroby, starości, no to, a zresztą no, poczucie obywatelskie, no inaczej nie można, no, we Francji mam kolegów aktorów, w Irlandii, bo byłem tam wiele lat, no i wiem, że każdy nie ma w tym żadnego wstydu, więc się zapisałem. No ale to wtedy my koledzy wszyscy zaczęli się wypisywać i zakładać jakieś inne związki. Z tego powodu no nie jestem, nie chcę powiedzieć miarodajny, tylko po prostu to, co myślę i to, co czuję, obrażałbym wtedy tych, którzy myślą inaczej. I albo wie pani, na przykład ja miałem, mój ojciec, kiedy oglądałem ten film Popiół i Diament. No nie wiem, jak to ująć, bo już się trochę zdenerwowałem, ale no miałem taką pogadankę. On mi tłumaczył dokładnie co i jak. W wieku 24 lat był odznaczony krzyżem Virtuti Militari, był awansowany do stopnia majora, raz uciekł z gestapo w Radomiu, potem z obozu po powstaniu. Na Starówce jego kompania przyjęła na siebie najcięższy atak w historii ataków na Starówkę. Krótki czas był w żandarmerii nawet. Potem ja pamiętam jeszcze, jak miałem
3 lata wręcz z ulicy go zabrali. No i jakoś sobie potem radził, był w celi śmierci. Ale też miał kolegów, takich kolegów, którzy razem z nim przechodzili to piekło. No ale nawet jeden z nich potem w polityce bardzo, bardzo wysoko zaszedł w Polsce Ludowej. Także także po prostu no, ciężko o tych wszystkich rzeczach mówić, bo w dodatku no przecież mając 62 lata można z całą pewnością sobie powiedzieć, że się jest świadkiem naocznym zdarzeń od 68 roku, kiedy brałem udział w manifestacjach od Politechniki przez Plac Narutowicza do placu Narutowicza, stamtąd jeden z gości obok mnie krzyknął: idziemy na KC, idziemy na KC. To był tłum, dużo ponad 1000 ludzi. I na wysokości Niemcewicza, szliśmy Grójecką, na wysokości Niemcewicza zobaczyliśmy ZOMO przyjeżdżające. Ja i jeszcze ktoś proponowaliśmy, żebyśmy oglądaliśmy w telewizji, czasami było widać, jak to studenci w Ameryce kładą się na ziemi, no więc tak. Krzyczeliśmy, żeby się położyć, po prostu niech nas zbierają. No ale to do tego nie doszło i trzeba było uciekać. Ja tak bardzo nie trzeba było, uciekałem po prostu. Ja tak bardzo nie ucierpiałem, bo tylko jeden z tych zamowców mnie kopnął w biodro, ale nic takiego się nie stało. Kluczyłem po tych małych uliczkach za Akademikiem. To była moja pierwsza lekcja historii. A właściwie chciałem powiedzieć polityki. I potem tak od strony Niemcewicza, ale tam od tej, tam gdzie poczta, od Filtrowej, tam w Filtrowej, bo po godzinie, po jakimś dłuższym czasie chciałem zobaczyć, co tam się dzieje, bo przecież gnaliśmy, każdy ratuj się, kto w Boga wierzy, no po prostu straszna rzecz. Ja się zatrzymałem gdzieś tam, dopiero przy Nowowiejskiej. I co ja widzę w bramie? Jeden pan w mundurze, nie pamiętam, czy to oficer, czy podoficer, czy to kto, z tym kolegą, co koło mnie stał, palili sobie papierosa. I to była moja pierwsza lekcja i od tej pory już się w takie rzeczy nie wdawałem. Zresztą też miałem potem dyskusję z ojcem, pamiętam, ojciec mnie pytał, zamknął w domu i dalej już nie puścił, bo to było 8 marca. W tych dalszych, jeszcze następnego dnia byłem, tak, następnego dnia z moim kolegą poszliśmy na krakowskie przedmieście i to był ostatni epizod, już tylko żeby się przyjrzeć. No i wtedy miałem taką poważną, miałem wtedy 18 lat, rozmowę z ojcem i na tym się moja polityka skończyła w zasadzie. A katastrofa smoleńska? Ach, mówi pani katastrofa, ale czy to katastrofa? Ja myślę, że no, że to znaczy, czy zmieniło coś we mnie? Może to, że no ze wstydem muszę się przyznać, że wcześniej, przed 2005 roku, przed 2005 rokiem, to może tak nie bardzo poważnie traktowałem, co zewnątrz do mnie płynie, no bo ten AWS, ci ministrowie, jeden w mafii, drugi ubek, ten premier, szef, no to jakoś poważnie nawet i tego nie traktowałem, tak. No to co wcześniej, no to zrozumiałem.
Ale w 90, ale w 2005, to nie ja jeden, wszyscy z mojego otoczenia, a wśród najbliższych moich znajomych i przyjaciół, no oczywiście są tacy, którzy i mamy wspólny język, którzy poważnie traktowali poprzednich premierów i prezydentów, ale co najmniej z taką samą powagą podchodzili do tego, to się dzisiaj mówi projekt chyba, do tego projektu popis. No, a ja z wyjątkową powagą, bo wydawało mi się, że no to już czas wreszcie, no teraz to już się musi udać, no bo skoro, i pamiętam, przyszły premier, kiedy z trybuny wezwał kogoś z czerwonych, któregoś z czerwonych, żeby przeprosił jedną z posłanek, to chyba była późniejsza minister w rządzie PiSu, poseł z Lublina, coś takiego. W każdym razie, no, to było zachowanie imponujące i wiele innych, po obu stronach zresztą. Czy przyszły premier o stoliku, który trzeba przewrócić, o mafiach, o bandytach. No, to było, a więc jak powiedziałem, moje najbliższe otoczenie i ja. A niepotrzebnie się usprawiedliwiam właściwie. Ja. Naprawdę wydawało mi się, że to już teraz, to już nastąpi, że może ten niewolnik już teraz przestanie być tym niewolnikiem. No ale... A kiedy się tak porobiło, jak porobiło, to również straciłem sympatię, ale muszę szczerze powiedzieć, i do jednych, i do drugich. Bo tak mi się wydawało, że to, co robią, to, co mówią, to wszystko, to jest tak jakieś na hura, na teraz, już, bach, teraz, róbmy coś, róbmy tu, tego aresztujmy, tamtego aresztujmy, tu pokażmy, tam naświetlmy, no bo tak potrzeba. No to takie jakieś mało poważne było. Natomiast kiedy o prezydencie, kiedy już to, i wtedy to chamstwo, to już chyba wyszło właśnie, bo gdybym, że to był inny prezydent, ale że właśnie ten prezydent, że właśnie taki, to już wtedy z agresora no wychodzi zawsze cham, to musi tak być, taki kawał bydlaka, no bo no, to jest, tak to jest podobno, że ten, który zabija, skąd tyle ran w człowieku, że zadał 18 albo 30 parę ze strachu. Kryminologia mówi podobno, że właśnie, bo takie przypadki bywają, że już człowieka zabitego jeszcze maltretuje, jeszcze już po prostu najchętniej by głowę uciął, no bo sam siebie się boi. Bo to jakieś takie coś jest irracjonalne. Więc wtedy, kiedy już nareszcie mieliśmy tego prezydenta, o którym nawet Adam Michnik przecież pisał, że jest dumny ze swojego prezydenta, który pojechał do Gruzji, no to już mamy, jak mamy kogoś takiego, a duszę mamy bydlęcą, zbydlęcałą przez te 200 lat, a to musimy się tak zachowywać, dlatego mnie to w ogóle nie dziwiło, no to normalne. Ale że poważni ludzie wytykają komuś, że ma 1,60 m i wie o tym cała Polska. Cała. Czy ktoś chce, czy nie chce. Ale nikt nie wie, że poprzedni prezydent ma 1,62 m. To znaczy, że i on ginie. Nieważne, czy to zamach, czy to co. I on ginie. Już następnego dnia się okazuje, że cholera, są zdjęcia, gdzie on się uśmiecha w ogóle. To nie jakiś palant, to nie jakiś karzeł. Jest profesorem. Nie jakiś wataszka. Tak. Całkiem sympatyczny facet. No to wtedy muszę się zapytać, cofnąć
aż w końcu zwariuję kiedyś, bo się będę musiał cofnąć do XVII wieku. A co to się stało, jak to ci Szwedzi i tak dalej, i to czemu tu wojska nie chcieli, wojsko, takie granice największe w Europie, wojska nie ma, nikt nie chce dać pieniędzy, nic się nie trochę dali. No ale to znowu no, król nie mógł, bo tam jego kuzyn w tej Szwecji, no jakaś afera, tutaj Turcy. Jeśli człowiek zwariuje, to tak, to będzie tak daleko, żeby to zrozumieć. Tak. Jak to w ogóle jest możliwe? No to tyle to zmieniło we mnie. Smoleńsk, tak hipotetycznie to ujmijmy, że już no na pewno się nie ma nad czym zastanawiać i po prostu bij, kto w Boga wierzy, no to tylko tyle mogę powiedzieć, ale broń, no jestem bezbronny, więc nic nie mogę zrobić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Thank you.